serii. Dzisiaj będzie taki filmik techniczny dla tych wszystkich, którzy są bardzo ciekawi, skąd się bierze i jak to się robi. Może mało taki sexy filmik, raczej... Tutaj czasami jest jeszcze spłuczka, znaczy tak. Płyn na spłuczkę wlewa się. Może powiedzmy, co to jest, to jest w ogóle miejsce, co to jest kasetka na kibelek. To jest kibelek. Nie wyglądasz tak źle. Nie jest czas, mam rękawiczkę. Idziemy za tobą. Dobrze, to jest... I tu jest taki specjalny punkt, do którego się wlewa. Jest ładne. Całkiem ładny, więc się wlewa, więc tak naprawdę jest to, powiedzmy to, względnie higieniczne. To nie jest do kibelka, to nie jest naczyszczenie po prostu, tak. To nie jest pitna woda i tam dalej jest... Pitna woda. I po prostu to się tam wlewa, może pominiemy teraz ten etap. Teraz zrobimy małe cięcie za chwilę, małe cięcie. Wam pokażę, że okay, to, się to jest takie, że tu wygiąłem. I tam się po prostu wlewa, tam. Więc teraz posprzątałem po sobie, umyłem też. Bo to ważne, żeby jednak po sobie myć. I dbać o to, żeby było czyste i porządek. I teraz tak, to o co chodzi? Dlaczego my jeszcze wszyscy nie wleciliśmy w powietrze i w ogóle nie straciliśmy przytomności? Ważna jest ta chemia do toalet, czyli taki magiczny zielony płyn. I po prostu on sprawia, tam się go dolewa i sprawia, że po prostu potem brzydko z tego nie pachnie. No i już voila, czarna robota zrobiona. Czyli teraz możemy na nowo korzystać z toalet. Hurra! Czas może teraz na resztę. To teraz druga rzecz, kolejna rzecz. To czyszczenie wody szarej, czyli tej po zmywaniu, po... O, tam jest taki kranik i już, ja sobie siusia, że tak powiem. I to tyle tak naprawdę. On po prostu całą tej wody się pozbędzie. To jest woda po zmywaniu, po myciu zębów, po prysznicu, więc to taka po prostu woda z mydlinkami. I on tam sobie ją po prostu, jest taka specjalna kratka, nad którą trzeba ładnie stanąć i wrzucić, i spuścić wodę po prostu do dziury. Zaczyna padać, tak. Więc trzeba się troszeczkę pospieszyć, ale jeszcze zostało już nam tylko tak naprawdę zatankowanie wody. Tu jest taki w ogóle fajny, akurat w tym miejscu, taki punkt, gdzie wszystko jest obok siebie i tu jest właśnie punkt z czystą wodą, nawet taką pitną. Hopa, hopa. Proszę, Michał, tak, jest, akurat tu jest taki punkt z... O, nie! Jednak ci zabrakło. Smuteczek, trzeba przeparkować. Ogólnie często jest tak, że musimy podłączyć swój wąż, który mamy takie specjalne przejściówki, no takie po prostu jak ogrodowe, taki wąż ogrodowy. Tutaj jest akurat niby wąż w zestawie, ale jak widzieliście, zabrakło nam właśnie długości tego węża. No dobrze, teraz mam nadzieję, że już sięgnie. To się po prostu odkręca, nie wiem, powiem tak jedną ręką. Odkręcaj, bo już nieźle leje, szczerze mówiąc, nie wiem, czy to widać tak na filmie, ale zaczęło po prostu totalnie padać. I proszę, ta-da-da-da. Musisz trzymać. O, jakiś dziwny. To nietypowe. Jakiś dziwny, bo ogólnie zazwyczaj po prostu wkładamy węża i wlewamy. A ten jest trochę taki, jakbyśmy tankowali paliwo. Dziwny trochę. No dobra, ale ogólnie tu się nalewa wodę. Tak jak widzicie, to nie jest jakaś tam wielka filozofia ogarnąć tego kampera, tak od strony technicznej. Jak ci się podoba kamperowanie i napełnianie go? To napełnianie mi się podoba średnio. To teraz? Bo musisz trzymać. Ogólnie to tam wkładamy węża i ona się leje i po prostu już... To trochę trwa. To trochę trwa, no, bo a teraz będziemy musiał wstać. To by był za długi film, gdybyśmy tak mieli wam pokazywać, ile to trwa, ale no to tak trwa kilka minut, na pewno, bo to zależy też od ciśnienia. To leje, okulary mokre, no zaczęło padać. No. Jeszcze musimy wam pokazać, że warto właśnie czyścić. Czysto. Widzicie? I po tym, co zlewaliśmy szarą wodę, to jest taki prysznic i dzięki temu zostawiamy czyste po sobie wszystko. Ale jeszcze pytacie się, skąd się bierze prąd, więc są takie postoje, takie właśnie jak ten, w których jest po prostu miejsce na przyłącze prądu i po prostu można się tam wpiąć. Czasami jest to z jakąś symboliczną opłatą, typu 1 euro, a czasami, tak jak tutaj na przykład, jest po prostu za free, więc jest to bardzo fajne. No a tak to ewentualnie na kempingach. No i jeszcze na przykład nasz ma solar, więc jest tam w miarę samowystarczalny.